Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnych inforykach i dzisiaj standardowo kilka sympatycznych kanałów polecanych, malutki konkursik dla Was, informacja o live'ie, a także przeglądy działalności na moim kanale i na kanale serwisu Gram.pl. Zacznijmy sobie od konkursiku, który powinien być łatwy, szybki i przyjemny. Mianowicie do wygrania będzie 5 figurek Wasa z gry Far Cry 3, czyli takich troszeczkę moich figurek, jeśli wiecie, o co chodzi, a myślę, że wiecie doskonale, co trzeba zrobić. Standardowo komentarzowy konkursik. W ramach jednego komentarza opisujecie swojego ulubionego BDS-a, czyli czarnego charaktera z jakiejś gry komputerowej z pominięciem Wasa, paradoksalnie. Stąd wyłączenie łapkowania komentarzy, żeby każdy miał tam równe szanse. Czyli standardowo, jak zwykłem to robić pod kątem tego typu konkursików. Także z 5 osobami skontaktuję się indywidualnie w celu wydobycia danych pod wysyłkę właśnie jednej z 5 figurek Wasa. Okej, to by było na tyle, także bawcie się standardowo w komentarzach. Jeśli chodzi o live'a, to tak jak jakiś czas temu już zaanonsowałem, że będę go robił, aczkolwiek on strasznie mi pomoże w sytuacji, gdy córa przyjdzie już na świat, czyli zapewni mi po prostu możliwość jednak jakiegokolwiek kontaktu z Wami. Na razie niczego konkretnego nie zapowiadam. Tu jest symbolicznie, skromnie. Na razie robimy delikatne podkłady pod to wszystko wraz z rokiem. Oczywiście będzie to wszystko w myśl integracyjnej idei takiego trochę Q&A, niekastrującego Q&A normalnego na moim kanale jak co 2 tygodnie. Będą to na pewno dużo wspólnych zabaw wraz z rokiem, czyli taki live'owy co-op z rokiem, jak i różnego rodzaju sesje z gier takich prywatnych, z prywatnych sesji. Będziecie informowani. Na razie subskrybujcie, jeśli chcecie, a konto nie subskrybujcie, jeśli nie chcecie subskrybować czegoś, na czym po prostu jeszcze niczego nie ma. Do niczego standardowo nie przymuszam, to jest Wasza wola. Także fajnie, że się w końcu z tym przeprosiłem i postaram się wygarnąć z tego najważniejszą, największą, najmocniejszą zaletę, jaką jest niewątpliwie nacisk na jeszcze większą integrację z widzami. Także RoyoV13YT na Twitchu, tak, to jestem ja i zapraszam. Myślę, że będzie to ciekawe rozbudowanie mojego warsztatu. No nie ma rady, tak to w życiu bywa, że trzeba iść z duchem czasu, z duchem postępu i nie zawsze, że tak powiem, nonkonformizm się opłaca. Biorąc pod uwagę moją sytuację, to Twitch będzie jak na zbawienie w sytuacji, gdy będę miał grany czas na tak zwany post-processing, czyli na renderowanie, ogarnianie, przesyłanie filmików. Także zapraszam serdecznie. Co się działo na gramie? Far Cry 3 wyścigi sobie ogarnęliśmy i bawimy się analizą taką wstępną w ramach takich pierwszych wrażeń. Grami free to play i na pierwszy rzut, na pierwszy ogień poszła gra Blacklight Retribution. Wybaczcie. Okej, jeśli chodzi o działalność na moim kanale od ostatnich wesołych inforojek, to oczywiście Far Cry 3, potem ponadprogramowy horrorek Paranormal Obiurwa, trzecia część naszej współpracy z Rokiem. Planujemy kolejny, aczkolwiek jest jakiś problem z Uplayem pod kątem wejścia w tryb online, który z automatu oczywiście kastruje jakąkolwiek kooperację. Smutne, monitorujemy sytuację. Happy Wheels, tak jak obiecałem, zestawienie gier, czyli tego, na co Royo czeka i to, z czego chce dla Was nagrywać w
bieżącym już w tym momencie roku. Beyond Two Souls, oczywiście zapomniałem dodać tej gry, jak najbardziej czekam, bo jestem ogromnym fanem, czego wielokrotnie, czy to w Sentymentalnie, czy w jednym longshorcie dałem dowód gier właśnie pokroju Heavy Rain czy Fahrenheita. Następnie oczywiście stary, dobry Elder Scrolls 5 Skyrim z Dawnguarda i standardowo zabawa poprzedzona kolejną jebniętą historyjką. Far Cry Fear, którego też powolutku kończymy. Następnie wejdzie najprawdopodobniej Cry of Fear, którego zawsze chciałem sprawdzić. Myślę, że to będzie dobry wybór na serię po horrorku we wtorku. Z kolei jeśli chodzi o czwartek, to tutaj właśnie wmontujemy te takie jednorazowe, szybkie horrorki i zaczniemy sobie od ponownego przejścia właśnie Paranormal z wykorzystaniem łóżka, by móc doświadczać kolejnych mrocznych, chorych wizji. Ale wiem, że się cieszycie, po prostu. Longshortik, tak jak zapowiadałem, troszeczkę z opóźnieniem, ale lepiej późno niż wcale. Universe at War, Earth Assault, Longshortik. Pobawiliśmy się w RTS-ika tym razem. Q&A, magia kontrastu. Następnie Perla i Royo Małżeństwo gra w Wormsy, kolejny zestaw wesołych youtuberów, część trzecia i kolejny poruszony film. I tak w ramach takiej mini recenzji, oczywiście przemyconej, na zasadzie troszeczkę vloga w strukturę gry, gdzie gra okazała się tłem wraz z żoną. Wspomniany Suffering i jeszcze dzisiejszy cieplutki materiał, niestety koniec serii, którą fenomenalnie mi się po prostu dla was, co tu ukrywać, nagrywało. Koniec nie do końca Sleeping Dogs 22, a w przyszłym tygodniu, żeby tak nie do końca rozstawać się z Sleeping Dogs, ogarniemy sobie temat związany z dodatkiem Koszmar w North Point. Okej, okay, to tyle kochani, jedziemy z kanałami polecanymi w liczbie 5 i zaczynamy od Maximus World. Tutaj może nie pod kątem jakiejś różnorodności kanału, może nie do subskrypcji namawiam, bo jeszcze nie ma tutaj za dużo po prostu, ale jest bardzo sympatyczna, może nie jakaś super hiper, ale bardzo fajna inicjatywa. Ja bardzo lubię takie rzeczy, bo wcale on nie musiał tego robić, nikt go do tego nie przymuszał, to jest jego własna inicjatywa. Maxi Game, uratuj Roka, gra adnotacyjna. Kiedyś z Rokiem się w to bawiłem. Fajna zabawa i tutaj gościu też się w to pobawił, także jak macie chwilkę, dosłownie chwilkę, to możecie tutaj zajrzeć. Następnie mamy Move Me Creamy, po prostu Creamy. Creamy, nie wiem, ja nie mam jakiegoś super talentu do czytania tych ksywek, co z kolei na jego kanale możemy znaleźć i horrory, i gry przeglądarkowe, slendery, jest i Minecraft dla wybrednych, Reckoning, różne życzenia, różnego rodzaju właśnie vlogi, alogi, czyli taki sympatyczny kontencik dla skromnie prosperującego kanału. Następnie mamy Radek Latto. Tutaj znów taki kanał z kategorii, że na razie nie ma tego za dużo, ale gościu bawi się właśnie wierszami, rymami, tekstami. Także no, fajnie się tego słucha, fajnie, bo na tym też trzeba po prostu dłużej posiedzieć i też kosztuje to niemało roboty takiego delikwenta. No i należy wam, że się mu przez zwykłą ludzką uczciwość takie symboliczne poleconko. Okej, okay. Następnie mamy Zagrajmy w parę dobrych gierek. I tutaj oprócz z naciskiem na Limbo mamy też zabawę z kartami. Kart chyba jeszcze nie było. Kart jeszcze nie było, iluzja karciana plus Bazgracz, też taki namiastka Bazgrojek, także kontencik bardzo sympatyczny, ciekawy, również młody kanał. Następnie mamy Origami po polsku. Dobrze mówię. Czyli znów tego jeszcze w polecanych nie było. Niby są gry, ale tutaj jednak nacisk jest na artyzm pod postacią różnego rodzaju origami. Także gościu powinien zagrać chyba w Heavy Rain Origami Killer.
Ale fajna, fajna inicjatywa, fajne tapetki. Bardzo lubię właśnie takie kanały, które nie są tak ultra stricte gamingowe. Także polecam serdecznie. Od was zależy, czy dacie szansę, czy niekoniecznie. Rzućcie okiem na moje niekanałowe materiały, jak i na kanałowe w ramach nadrobienia zaległości, gdy coś wam umknęło. Na spokojnie, powolutku startujemy z live'em, który... No jakoś może mi pomoże w tym wszystkim, co nadchodzi. Czyli nie odbierajcie tego, że mam wrażenie, że czeka mnie jakaś masakra życiowa, bo to jest po prostu 100% szczęścia i zacieszu. No i jeśli chcecie taką figurkę, prawda, to wiecie, co robić. Mówiłem o tym na początku. Kochani, serdeczna tarcza, bezpiecznego weekendu, co w weekendzik. Rozpoczniemy sobie weekend z mocnego kopa, z pięknego odcinku Rock and Roll z Battlefield 3, prawie godzinnego, ale... Tak jak mówię, z rokiem miałem wrażenie, że nagrywaliśmy to rok temu. Cała magia wspólnego Battlefielda z rokiem wróciła i mamy na to 49-minutowy dowód. Następnie kontynuujemy kampanię Far Cry 3, jeśli chodzi o niedzielę, standardowo Happy Wheels i Longshortika mam dla was. Z gatunku gry, z której chyba nigdy jeszcze gameplaya nie robiliśmy. Także coś oczywistego, coś, czego możecie się spodziewać, jak i pewna doza niespodzianek. Okej, kochani, to by było na tyle. Trzymajcie się, serdeczna tarcza. Hej, jestem.